Tradycyjnie w programie telewizji w Polsce.pl przyszedł czas na to, żeby od strony refleksyjnej, duchowej, religijnej spojrzeć na to, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Kościele. I moim gościem jest dzisiaj ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Za nami obrady Rady Konferencji Episkopatów Europy. On w tym roku miały miejsce w Polsce, a to ze względu na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i ze względu na 1050-lecie pierwszego polskiego biskupstwa. To było historyczne wydarzenie i europejskie świętowanie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości właśnie w Poznaniu. Dlatego, że przewodniczący konferencji episkopatów praktycznie z całej Europy, za wyjątkiem kilku krajów, że tam nie mogli przybyć, byli obecni w Poznaniu, aby razem świętować. To był też znak szacunku dla Polski, dla Kościoła w Polsce. I też to było takie niezwykłe spotkanie osób odpowiedzialnych za no, kilkaset milionów katolików na starym kontynencie. I to świętowanie w Poznaniu miało szczególny wymiar, dlatego że było poświęcone dwóm słowom: solidarność i wolontariat. I te słowa cały czas przewijały się przez obrady księży, biskupów i kardynałów. Czy w Europie, która teraz no jednak jest podzielona, są spory dotyczące i nauki społecznej Kościoła, i wymagań etycznych Kościoła, Europa odchodzi od swoich chrześcijańskich korzeni. Czy jeszcze można mówić, że Europa jest solidarna? Tej solidarności no jest jakby mniej trochę. Jest trochę z tym, że co ciekawego, wyniki badań co do wolontariatu przeprowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, a zaprezentowane przez księdza Wojciecha Sadłonia, pokazały, że w Europie co piąty obywatel jest zaangażowany w wolontariat. Około 100 milionów osób. I to było zaskoczeniem też dla księży biskupów, że największą organizacją, instytucją, która jest zaangażowana w wolontariat, ma najwięcej członków, jest Kościół katolicki. No właśnie, to się często mówi w różnych sytuacjach, gdy są i katastrofy naturalne, i jakieś wydarzenia. Co na to Kościół? Co robi Kościół? Gdzie jest Kościół w takiej sytuacji? A zapomina się o tym, jak chociażby ile lat działa i jak działa Caritas. Ilu jest właśnie wolontariuszy, którzy naprawdę bezinteresownie, poświęcając swój czas, swoje nakłady finansowe także pomagają. I to jest też jakiś przejaw tej solidarności. I tutaj właśnie, jak Pan Jezus mówił, niech świeci wasze światło przed ludźmi, więc trzeba, żeby to świeci. Chociaż też Pan Jezus powiedział, żeby nie wiedziała lewica, co czyni prawica. I dlatego też ludzie zrobią to skromnie. I dlatego jest to nieznane. Ale kiedy jednak zobaczymy te badania, to jest wielkie zaangażowanie. Tak samo chociażby w Polsce. Caritas pomaga około 3 miliony osób jest objęte pomocą Caritas na różne sposoby. Chociażby to jest jeden z przykładów. I Caritas Polska pomaga też innym krajom. Również, ale to jest, jak księża biskupi powiedzieli, nie po to, żeby się chlubić, szczycić i na tym pozostać, tylko po to, żeby jeszcze bardziej podziękować tym wolontariuszom, bo to jest praca tych ludzi, którzy często właśnie kosztem własnego czasu, własnymi kosztami angażują się w pomoc ludziom. Co ciekawego, tam przy wolontariacie zobaczono jedną taką pewną sprawiedliwość. Bo jest wolontariat świecki i jest wolontariat chrześcijański. Przy wolontariacie świeckim jest to często zaangażowanie na przykład w sport. Mhm. A przy wolontariacie chrześcijańskim jest zupełnie inna inspiracja. To znaczy inspiracja pochodzi od Pana Boga i ze względu na Pana Boga jest pomoc bliźniemu. Jest większe na przykład zaangażowanie w kuchnię dla osób potrzebujących, chociażby wydawanie posiłków, pomoc bezdomnym, pomoc samotnym matkom, pomoc osobom, które są w potrzebie. Jest bardziej skierowana na człowieka. I takie właśnie są różnice. Nie na chociażby samorozwój, tylko na drugiego człowieka. Właśnie. I to jest ta wartość dodana chrześcijaństwa, którą wnosi. Chociaż wiadomo, że niektórzy starają się marginalizować chrześcijaństwo, to i tak w wyniku badań wyszło, że ze wyjątkiem Francji, to w przeważającej większości ludzie w Europie, w krajach europejskich, uważają, że są osobami wierzącymi w Boga albo w istotę pozaziemską. Bardzo mnie to ciekawi, czy to było fantastycznie, że się mówi o tych pozytywnych stronach Kościoła, bo tego ich takich informacji mamy zdecydowanie za mało. Głównie, no wiadomo, że zło się lepiej sprzedaje, a to dobro jest ciche, skromne i gdzieś się go często nie zauważa, bo się traktuje to, że tak powinno być. Ale czy biskupi też mówili o tym, zauważają ten problem, że no, trzeba coś zrobić, żeby ewangelizować Europę, żeby ona nie odwracała się plecami do swoich korzeni, nie zapominała o tym, jakie wartości ją zbudowały?
No, jak mówi się, najpierw przykład, potem wykład. I dlatego księża biskupi, odjeżdżając z Polski, byli zbudowani przykładem. Dlatego, że oni tutaj zobaczyli kościół, który się modli. Zobaczyli liturgię. Jeden z księży kardynałów potem powiedział, że u niego w kraju no nie można byłoby nawet takiej liturgii przygotować. Po prostu, no, rzeczywiście to było piękne przygotowanie, nie tylko piękne, ale było coś głębszego. I to jest to świadectwo Polski, ten wkład w Unię Europejską, to znaczy to dziedzictwo ducha, które my wnosimy z naszą obecnością. Przecież na przykład najbardziej znany Polak na świecie, Jan Paweł II, najbardziej znany obraz Jezusa Chrystusa na świecie. Jezus Miłosierny. Jezus Miłosierny. Najbardziej znany... Polska książka, która została przetłumaczona na najwięcej języków i sprzedana w największej ilości egzemplarzy, to Dzienniczek siostry Faustyny. Właśnie, to samo to pomyślałem. Więc to pokazuje, że my Polacy mamy wiele dodania, ale znów nie po to, żeby się szczycić, tylko żeby na początku też zacząć od siebie. Prawda, że Pan Bóg w historii dał nam to ten wielki skarb, który przekazujemy. Jedzie się do Stanów Zjednoczonych, do Włoch, do Niemiec. Jest obraz Jezusa Miłosiernego. I to właśnie to dziedzictwo, które Polska daje również całej Europie. Dobrze, zmieniamy temat. Proszę Cię, ja mam taki problem, że teraz tak się dużo mówi o złym kościele, a ja w tym złym kościele, no, tak się złożyło, że znam sporo księży. No i właśnie, teraz słychać, że taką zbitkę często ksiądz pedofil, a ja naprawdę poznałam wielu księży, którzy są przede wszystkim pobożni, są pracowici i są po prostu mądrzy. I takie są też siostry zakonne, tacy są zakonnicy. Co tu się dzieje w tym kościele? I dobrze, że to się mówi. I teraz w tej kwestii chociażby, prawda, ważne są fakty, ważne jest świadectwo i też ważne jest jasno, żeby poznać stanowisko kościoła, chociażby w kwestii wykorzystywania seksualnego małoletnich. Oczywiście tak, tylko że teraz często używamy takiej zbitki ksiądz pedofil i to już te słowa tak się skleiły, że właściwie w świadomości wielu osób, to już każdy ksiądz jest trochę pedofilem. Jak też ksiądz to odbiera osobiście, jako kapłan, wychodzący do ludzi, że w świadomości ludzi te słowa się naprawdę skleiły. Więc ja tym bardziej cały czas chodzę w koloradce czy w sutannie, dlatego że to byłoby, te osoby, one by osiągnęły skutek, chociażby wtedy, kiedy księże by się wycofywali po prostu z bycia sobą. Jeden z księży arcybiskup powiedział mi tak: widzicie księdza na plebanii, widzicie księdza w parafii, widzicie na uniwersytecie, w szkole, widzicie, jacy jesteśmy. Idealni nie jesteśmy, ale jesteśmy dla was. Bo w początku powołania każdego księdza to jest to powołanie dla Pana Boga i dla człowieka. Ksiądz nie jest dla siebie, ksiądz jest dla Boga i dla ludzi. I teraz w kwestii chociażby w kwestii pedofilii, stanowisko kościoła jest jasne i zdecydowane. No nie będziemy udawać, że tego problemu nie ma, bo ten problem jest, ale on jest wyolbrzymiany w mediach. Jeden przykład księdza, który by popełnił to haniebne przestępstwo, to jest o jeden przykład za dużo. I stanowisko kościoła jest, można w jednym zdaniu, można powiedzieć, no tak podkreślić, to znaczy zero tolerancji dla pedofilii w kościele i społeczeństwie. W kościele dlatego, że chcemy zacząć od siebie, a w społeczeństwie dlatego, że jeśli nam naprawdę chodzi o dobro dzieci, to chodzi o to, żeby wyeliminować wykorzystywanie seksualne małoletnich ze wszystkich sfer społecznych. Ale my zaczynamy od siebie. I na przykład w diecezji płockiej ksiądz biskup Piotr Libera na konferencji prasowej powiedział, że właśnie przebadał w ciągu ostatnich 11 lat, kiedy jest biskupem, były takie 9 kapłanów. I teraz tak. I powiedział to otwarcie, wbrew temu, co się mówi, że Kościół tuszuje takie przypadki. No, to pokazuje, że zarzut o tym, że jest tak zwane zamiatanie pod dywan, jest nieuzasadniony. Jeśli weźmiemy komunikaty Konferencji Episkopatu Polski, czy ostatnio Rady Biskupów Diecezjalnych, księża biskupi się tym zajmują. I jasno mówią, są wytyczne, które są zdecydowane. I teraz, z tych chociażby, bardzo ważna jedna sprawa, że wyszło chociażby z tych danych diecezji płockiej, że były dwóch duchownych, było oskarżonych, jeśli chodzi o przestępstwa z osobami poniżej 15 roku życia, a 7 z powyżej 15 roku życia. Dlaczego takie rozróżnienie? Ponieważ przepisy kościelne są bardziej restrykcyjne niż prawo państwowe. Tak. I dlatego prawo państwowe ściga tych, którzy właśnie mają przestępstwa z osobami do 15 roku życia, a prawo kościelne do 18 roku życia. I na przykład w Stanach Zjednoczonych, o których się mówi, ostatnio został ogłoszony raport w Pensylwanii. I tam były przykłady duchownych, które są tragiczne.
a jednocześnie pokazał, ten raport pokazał pracę Kościoła w Stanach Zjednoczonych, która przyniosła konkretne skutki. To znaczy, od 2002 roku do 2018 albo 2016 w 6 diecezjach były dwa przykłady, dwie osoby, dwóch duchownych, było oskarżonych prawomocnie też o wykorzystywanie seksualne małoletnich. To jest o dwóch za dużo. W tych sześciu diecezjach. Każdy z tych przypadków jest gorszący i każdy z tych przypadków wpływa na to, że ludzie się odwracają od Kościoła. To jest jedna rzecz, ale tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o, z jednej strony, odwracanie się od Kościoła, tu chodzi o dobro człowieka, dzieci. Żeby nie krzywdzić człowieka, drugiego człowieka. I dlatego jest takie stanowisko, że zero tolerancji dla pedofilii w Kościele i w społeczeństwie, bo w Kościele chodzi o dobro człowieka, o dobro tych, o żeby nie było ofiar. I dlatego księża biskupi, którzy obradowali na Jasnej Górze 25 sierpnia, podjęli postanowienie, że we wszystkich diecezjach w Polsce będzie system prewencji, żeby to nigdy więcej nie miało miejsca. Papież Franciszek również dostrzega ten problem i na luty zwołał specjalne spotkanie biskupów z konferencji episkopatów krajów całego świata. Zaprosił ich do siebie, do Rzymu, do Watykanu, żeby o tym problemie rozmawiać i żeby też podjąć jakieś konkretne działania i żeby szukać rozwiązania problemu, żeby też właściwie go wyeliminować całkowicie z Kościoła. I to pokazuje właśnie troskę o ofiary. I dlatego, że to jest pierwszy raz w historii Kościoła, że przewodniczący episkopatów są zwoływani, bo zawsze w życiu był sobór, są synody, ale nie tak, że to przewodniczący episkopatów. A tutaj on, który jest według prawa kanonicznego głową, czy przewodniczącym de facto, czy przewodzi wszystkich episkopatów na całym świecie, on wzywa przewodniczących, zaprasza i to pokazuje powagę sprawy, że Kościół właśnie nie zamiata pod dywan, chce się z tym zmierzyć i że nie tylko mówi o tym, ale podejmuje konkretne działania. I jeszcze taka rzecz, która może jest mało znana, że w kwietniu, w najbliższym roku, na zaproszenie Polski będą i polskiego Kościoła, będzie spotkanie delegatów, którzy zajmują się kwestią wykorzystywania seksualnego małoletnich w Europie Środkowej i Wschodniej. Dlatego, że trzeba się razem zastanowić, co można zrobić razem dla dobra ofiar i co można zrobić razem, dlatego żeby więcej tych ofiar nie było. Dlatego widać konkretne i zdecydowane działania Kościoła. A jak powiedział ksiądz kardynał Krajewski, który na pielgrzymce tutaj właśnie będąc powiedział, że chciałby czy życzyłby, żeby również inne instytucje zajęły się tak poważnie tą sprawą, jak zajmuje się nią Kościół. Ponieważ Kościół no, jest wrażliwy i każdy przypadek, każda sytuacja jest o jedną za dużo i nie może nawet na jedną pozwolić. Tym bardziej, dlatego, że Pan Jezus mówił, że kto skrzywdzi jedno z tych najmaluczkich, najmłodszych. Tak. Lepiej, gdyby kamień młyński uwieszono uszy i wrzucono w morze. I te słowa trzeba przypominać. Tak, bo to są słowa ewangeliczne i w tym duchu właśnie jest stanowisko Kościoła. Zero tolerancji dla pedofilii w Kościele i w społeczeństwie. To jeszcze tylko króciutko na koniec przypomnę o dwóch sprawach. Pierwsza to taka, żebyśmy mieli otwarte oczy i żebyśmy śledzili, kto najbardziej krytykuje Kościół i pewne rzeczy wyolbrzymia. Bo najczęściej się zdarza, że te najgorsze słowa padają z ust tych osób, które z Kościołem nie mają zupełnie nic wspólnego. Im jest najłatwiej krytykować. A druga rzecz, jednak gdy sobie przypomnimy naszą młodość i spotkanie bielanek, ministrantów, grup oazowych, gdy dzieci naprawdę się cieszyły z tych spotkań, a teraz znam też przypadki takie, że księża nie organizują takich spotkań, jeżeli tam nie ma kogoś z rodziców, bo się po prostu boją. Panie redaktor, jeśli tu jestem i Państwu, chcę powiedzieć jedną rzecz, taką ze śniadania na plebanii. Byłem w niedzielę niedawno na plebanii, na parafii, czasami tam pomagam i mówi jeden z księży, że on nie pracuje, znaczy jest w parafii, ma różne zajęcia, jest w szkole i tak dalej, ale nie ma jakichś grup duszpasterskich. I powiedział, że no ja przynajmniej nie mam grup duszpasterskich, więc nikt nie będzie mógł zarzucać. I proboszcz powiedział, że dla niego to po prostu był wielki cios. Powiedział temu księdzu też. Dlatego, że taka jest presja. Na gorzykaw nawet. Po prostu księża po prostu no, są postawieni w tak trudnej sytuacji, bo duszpasterstwo to właśnie praca dla ludzi, czyli praca z ludźmi. Ale to jest też taka świadomość tego, że tym bardziej modlimy się o światło Ducha Świętego, o prowadzenie, żeby się
nie wycofywać duszpasterstwa, ale to, żeby tak, jak było powiedziane, dla Boga i dla ludzi. To ja już ostatnie zdanie tego programu. Wszyscy jako Kościół powszechny, jesteśmy powołani do tego, żeby modlić się za swoich kapłanów. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dzisiaj dziękuję moim gościem był rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Z Bogiem. Z Bogiem.